just like an angel. Your skin makes me cry. Flow like a fighter in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want you to notice another road. You're so fucking special. Now we show a special. Sobą zabrał Andrzej, gdyby mógł, choć nie może. To się jeszcze okaże. No, uważam, że Filip dużo lepiej zaśpiewał. Powiem tylko tyle, że to było genialne, absolutnie. Ta-da! Kwestie doradcze? Łukasz. Łukasz. Tak. Maria, proszę o twoją opinię. Nie wiem. Będziecie super równi po prostu. Nie wiem, akurat to jest ten jedyny raz, kiedy mam prawo powiedzieć nie wiem, nie wiem. Nie wierzę, że to słyszę, ale okej. Natalio. Nonszalancja Łukasza bardzo mi się podobała, jakiś taki zamknięty był w swoim świecie i pasował do tego utworu bardzo. Z drugiej strony Filip chyba dał więcej jakiejś takiej energii, takiego nerwu. Jakbym miała wam doradzić. No właśnie. To bym wam nie doradziła. W tej sytuacji rozumiemy to w 100%. Sam sobie nie potrafię doradzić. To są takie momenty, kiedy się cieszę, że chłopaki są we dwóch. Bo co dwie głowy, to afromental. Pobawię się w piaseczno-sadowskiego trenera i powiem: panowie, to nie było do końca doskonałe. A teraz proszę bardzo wyższym głosem: to nie było do końca czyste. Mogłabym się do wielu rzeczy przyczepić. Stań. Nie, dobra, żarty żartami, ale urzekła nas wasza historia. Także gratulacje. To pięknie. I co z tego wynika? Słabo? No dobrze. To poprosimy o wyciszenie na studio na dosłownie kilka sekund, naście. Tak,
to był najlepszy męski duet na tej scenie. I to nie jest tylko moje zdanie, ale reasumując opinię trenerów, naprawdę można wyciągnąć taki wniosek, panowie. Męski, niesamowicie energia, która była poważną energią. To nie były wybuchy, strzały z torby po cukrze, bądź coś takiego. To była naprawdę poważna emocja i było to widać w was i słychać po was. Co dalej? Nie patrzę. Powiem tak. Zacznę mówić o sobie, bo uwielbiam to robić. Bo się znam. Bo tak, bo mało mnie znacie. O matko, boję się. Powiem wam tak, w życiu prywatnym uwielbiam słońce, dużo czasu wolnego. Jak jest możliwość, żeby zimy nie przeżyć w śniegu, tylko w cieple, to zawsze wybieram lato gdziekolwiek na świecie. Chyba że to lato przyjdzie do naszej drużyny i wygra z nami program w listopadzie. Filip Lato! Is the winner! Wygrywasz bitwę chłopieńczą do swoich trenerów. No stary, sami widzieliście, sami słyszeliście, co trzeba dodawać. Filip Lato! Drodzy Państwo, zastanawiam się, czy to będzie koniec przygody dla nonszalancji w głosie i w fryzurze, czy dopiero jej początek. Bardzo jestem ciekaw, niech oni się zastanawiają, a ty zobacz, co zrobiłeś z publicznością. Ukłoń się Państwu, bo zasłużyli na to, ponieważ Cię uwielbiają! Bardzo dziękuję, gratuluję za super występ. Trzymaj się i wiem, że sobie poradzisz. Pewnie, że sobie poradzi. No nie, no come on. Do zobaczenia. Będę tęsknił.